Wolim Botmana, kajak wędkarski Mosko TV prosi. Bardzo przydatne są te klipsy, jeżeli chcecie wykonać tą komuchę. Kilka wersji takich, kawałek rzepu bardzo przydatny, ta część haczykowata. Tak, to jest chyba nawet z kurtki Arka zimowej. Witamy Was serdecznie, Arek Kubale i Aga Kubale. Tu Hola Fly Fishing. Dzisiaj pokażemy Wam kolejny odcinek Morskiej Muchy. W tym sezonie wiążemy i pokazujemy Wam, jak zawiązać krewetki. I tym razem bardzo, bardzo specjalny odcinek, ponieważ dzisiaj zdradzimy Wam, jak wiąże się nasz autorski wzór krewetki Amber Shrimp. Amber Shrimp dlatego, że powstała na Mierzei Wiślanej. Mierzeja Wiślana słynie z bursztynu. Ma też kolor, chociaż wykonujemy ją w zasadzie w kilku wersjach kolorystycznych, ale taka bazowa... Ten podstawowy to jest taki właśnie bursztynowy. Mucha, która już zaliczyła trocie od Danii po Finlandię, była też opisywana jakiś czas temu w fińskim Pohjolan Perho Kalastaja, czyli fiński północny wędkarz, to jest magazyn fiński dla wędkarzy muchowych, bardzo, bardzo łowny wzór, czyli zaczynamy od haczyka. Haczyk to, Aga? Haczyk to jest Arex NS122, czwóreczka. Tak, fajny, wygięty taki profil stingerowy. To i tutaj od razu mam odrobinę ołowiu nawinięte. Mhm. Ołów konieczny czy opcjonalny? No, opcjonalny, ale zwykle krewetki należy chociaż troszkę dociążyć. Nitka brązowa, może być też czarna, ale brąz fajnie Wam zamaskuje tą nitkę. Rozmiar 6.0? Tak, to jest 6.0. 6.0. Nawijacie nic wiodącą i przykrywacie ołów. I teraz co to będzie? Teraz dowiązujemy, to jest pióro kaczki. Mhm. Piersiowe, prawda? To jest flank. Nie, boczne, czyli boczne. Mhm. I to będzie, możecie to nazwać ogonkiem, to się tak naprawdę nazywa często shrimp mouth, czyli usta krewetki, bo tak naprawdę to będzie przód krewetki. Tył haka jest przodem krewetki, generalnie. Tak. Odcinamy nadmiar materiału. Pamiętajcie, że jeżeli sobie mocujecie takie piórko, powinno zawsze znaleźć się na górze trzonka. Zwracajcie uwagę na to. To chodzi o estetykę muchy głównie, ale dobrze sobie wyrobić nawyk, żeby wszystkie materiały, które mają być na górze, znajdowały się na górze trzonka. Troszkę kleju dla wzmocnienia, tak, żeby się wszystko trzymało obciążenia. I teraz kolejny etap to będzie. Teraz odcinam sobie trochę dywanu. Kraftfur, tak zwany. Sztuczne futerko. Czyli w tym kolorze. Usuwamy podszerstek, bo sztuczne futerko ma również warstwę podszerstkową. Ta mucha nie jest już bardzo prosta. My ją dopieszczaliśmy przez kilka wersji takich, powiedzmy, mieliśmy parę prototypów. Ona też ewoluowała na przestrzeni w zasadzie może kilkunastu miesięcy, prawda? Mhm. Troszkę żeśmy ją dogrywali. Zaczynała swoją karierę głównie w Skandynawii i tak naprawdę bardzo się inspirowaliśmy wzór modny Hytyven, duński. I tak ta nasza krewetka powstała też chyba na fali tej mody. Tylko że nie używamy piórka tutaj, tak jak w Hytyvenie się używa pióra koguta, my ją robimy z syntetyku, czyli z kraftfuru. No i zobaczycie, jak ją wykonać. Teraz dowiązaliśmy kolejną porcję tego shrimp moutha, czyli kraftfur. Kraftfur i teraz robimy taką kuleczkę z dubbingu. To jest SLF Prism. Mhm. Kolor też amber. Z takich bardziej dostępnych materiałów też Light Bright, myślę, by się nadał, prawda? Tak, cokolwiek, co będzie fajnie sobie tak... przezierało przez ten kraftfur, będzie sobie połyskiwać, nie? My SLF bardzo lubimy z tego względu, że jest, nam się sprawdza bardzo dobrze, zwłaszcza w morskich wzorach. Lubimy i ten prizm, i ten morski, że jeżeli tylko macie możliwość zawiązać to z SLF-u, no to Amber Shrimp stanie się oryginalnym wzorem, ale nie bójcie się też używać zamienników, jeżeli nie macie dostępu akurat do SLF-u. Kolejny krok to? To montujemy oczka. Oczka wykonujemy sami, możecie użyć gotowych, to się nazywa shrimp eyes, one są mało dostępne, zwykle są bardzo drogie. My wykonujemy oczka z żyłki i koralika i kleju UV. Na naszym kanale, bo też mamy swój kanał YouTube, znajdziecie, jeszcze nie ma tego filmu, ale mamy mocny zamiar pokazać Wam, jak wykonać też takie oczka właśnie, więc koniecznie zajrzyjcie też do Tu Hola Fly Fishing. Wzmacniamy klejem.
Dobra praktyka. Zabezpieczamy nicią. Mhm. I teraz widać, jak fajnie ta kuleczka dubbingu zrobiła taką podporę dla oczu, żeby one tak nie leżały smutno obok siebie, tylko tak się fajnie rozczapierzyły na boki. Nie? Rozstawia je. Tak. Mhm. Dobra. Kolejny krok? Kolejny krok to wprowadzamy drugi kolor Kraftwura. Taki bardziej już właśnie jakby kamel, jakby amber. Właśnie sekretem fajnego wyglądu tej muchy są dwa kolory Kraftwuru. Pierwsze nasze amber szlimpy były w jednolitych barwach. Pamiętam, że dawaliśmy po prostu inny kolorek ogonka, w sensie tego shrimp mouth'a, a potem stwierdziliśmy, że fajnie jest użyć właśnie dwóch różnych kolorów i je zblendować. Zaraz zobaczycie, jak to się robi. Nie jest to mucha najprostsza. Generalnie nie polecam jej na sam początek. Jeżeli chcecie sobie zawiązać jakąś muchę taką prostszą, to bardzo polecamy muszkę, która się nazywa Mulkis albo Glitter Shrimp. Była też, znajdziecie ją na Morskiej TV również. Była wiązana w serii o morskiej muszce. I kolejny krok? Z plusów jeszcze tylko dodam... To jest to, że mucha nie jest super łatwa, ale jest łatwa, materiały są łatwo dostępne. Tak. Więc to też jest jej duży plus, zwłaszcza teraz, kiedy jest problem z kapkami typu spray do much takich jak Pategrisen. Nie jakimś super estetycznym i nie 100% zamiennikiem jest Kraftwur, ale jak widać można z niego zrobić coś fajnego. Tak, to zresztą opisowaliśmy w Pohjolan Perho Kalastaja dla tej fińskiej gazety, że tam nas pytano w zasadzie jak powstała Amber Shrimp, no to była nasza odpowiedź na to, że kapki spejowe, które są typowo używane właśnie w wzorach krewetkowych, jak na przykład sławny Pategrisen, różnie są dostępne, tak, nie we wszystkich barwach, różne są lata dostępności, to jest specjalna rasa kogutów, jest to naturalny materiał, a Kraftwur jest bardzo dostępnym i względnie tanim materiałem. Mm-hmm. Dobrze, żeby był dosyć miękki, Aga, to chyba jeszcze warto zaznaczyć. My czasem wręcz mówimy na to softwur. Ale ja tu gadam, a tu następny materiał, więc wracamy tu do... Dodałam takie nóżki z... To są takie... Sililex, tak to się nazywa? Tak, dobrze tak, mówię, tak, Sililex. One no chyba są, zebra się tu akurat nazywają, te są nie? Takie paseczki drobne, to fajnie imituje odnóża. No i dodatkowo parę wiązek flasha takiego, który będzie też... dodatkowo wabił. Różnego flasha możecie użyć. My akurat używamy jakiej to flasha był? To jest chyba ten klasyczny. Nie mam opakowania. Myślę też, że to jest flasha był zwykły Pearl. Już na pamięć leciły. Hedrona. Ale jeżeli będziecie mieć Crystal Flash, który jest bardzo popularny, jeżeli wiążecie muchy, często właśnie Crystal Flash tak, macie. Tak, tylko Crystal Flash jest bardziej tradycyjnym materiałem, ale on się lubi skręcać. Nawet tutaj widać tak. W tej wiązce on jest jakby no mniej wytrzymały, nie? A chcecie mieć wytrzymałą muchę, którą wykonacie setki rzutów, więc stąd wybór Polar Flasha. Aczkolwiek też może być takie, wiążcie z tego, co macie, to najwyżej po prostu nie będzie 100% Amber Shrimp. Dobra, teraz robimy sobie pętlę, przygotowujemy. I to jest według mnie jeden z trudniejszych momentów, więc tutaj przygotujecie pętlę z nici. Fajnie jest mieć tak zwany dubbing twister, to narzędzie długie, którego Aga właśnie używa, to jest dubbing twister. I ta pętla będzie służyła do tego, żeby umieścić dwa kolory Kraftwuru zmieszane i z tego powstanie taka długa jeżynka, prawda? Mhm. Całe ciałko tym pokryjemy. Profil taki kroplowaty, ale krewetki. Najpierw damy pod spód podbitkę właśnie z tego SLF z tego Prism. Dubbingu. Fajny, skrzący się w kolorze amber. Fajnie też powinien Wam się sprawdzić zwykły SLF, taki morski w sensie, saltwater. Tak, on będzie bardziej taki szklisty, a mucha nie będzie tak połyskiwać, ale jak najbardziej się nada. Co też może być zaletą, jeżeli uważacie, że za dużo błyszczących akcentów jest na Waszych wodach niewskazane, wielu wędkarzy tak ma, to po prostu użyjcie morskiego SLF-u, też jest fajnym zamiennikiem. Prizm, jak sama nazwa wskazuje, po prostu ma takie pryzmatyczne, świetlne włókna wprowadzone. Inna sprawa, że za chwilkę będzie to ciałko krewetki przykryte Kraftwurem, czyli dobrze, żeby coś się jednak przebijało spod tego Kraftwuru. Bardzo łowny wzór. Młody, bo powstał ze 2 lata temu tak naprawdę, ale już Dobra. Ma na swoim koncie ryby, więc możecie dosłownie tak to skopiować. Teraz się przydadzą trochę dłuższe nożyczki, dłuższe, ostrze.
I wyciągam sobie z jednego i z drugiego krawtworu po kawałku. Nie wiem, czy nie jesteś poza kadrem, Agata. Prawdopodobnie tak, ale tego niestety nie mogę jest inaczej tak zrobić. Okej. Okej, czyli teraz tak, dwa pasma krawtworu. Czyli taki jasny brąz, troszeczkę ciemniejszy tak, brąz. Tak, wyciągnęłam dwa pasma, z jasnego, z ciemnego. I usuwamy podszerstek. Usuwam ten taki puch, nie? Puszek. Underfur. Underfur, no. To jest imitacja futra, czyli jak każdy szanujący się futro ma podszerstek. I włos okrywowy. Tak, i teraz to łapię w klipsa. Bardzo przydatne są te klipsy, jeżeli chcecie wykonać taką muchę. Inaczej się bardzo zdenerwujecie. Nie są drogie, warto się zaopatrzyć w takie szerokie. Czasem one są do włosów też, nie muszą to być specjalne, nie? Mhm. No i tutaj wychodzi super plus kraftfuru, że przykładam sobie w miejscu, gdzie będę zaczynała jeżynkę z kraftfuru nawijać i mogę sobie precyzyjnie odmierzyć, jakiej długości chcę, żeby te włókna były. Mhm. I odcinam. A następnie trochę wytrymować końce, żeby nie były takie... A to już mistrzowskie zagranie. To Agnieszka właśnie zwraca, co tam wam zdradza tutaj sekrety, jak zrobić jeszcze ładną muchę do tego wszystkiego. Dobra, wsadzamy te włókna pomiędzy w tą pętlę do środka. Mhm. Naciągamy, puszczamy klips. Główny... Rozkładamy to, żeby było dosyć... Ja się uśmiecham, bo dobrze wiem, ile można złego zrobić w momencie umieszczania tych włókien. Znaczy, jak teraz bym puściła napięcie na nici, właśnie, to wszystko wyleci dołem. Jeżeli naciągnę za mocno, to zerwę nić, więc to też wymaga trochę wyczucia i nie ma nici, przeproś, bo nici, to na której bo się pętle pracuje się przecież szykuje wcześniej. Czyli teraz, jeżeli byś zerwała nić, to musisz wrócić, prawda? No tak. Parę etapów. Skręcamy. Teraz wszystko skręcam. Dlatego to się nazywa dubbing twister, że skręcamy całość. I wyczesywanie. Wyczesuję te włókna, które się uwięziły. Kawałek rzepu, bardzo przydatny, ta część haczykowata. Tak, to jest chyba nawet z kurtki arka zimowej. Tak, jak widzicie, nie trzeba mieć wysublimowanych narzędzi. Muchy generalnie, umiejętność wiązania much, to jest jak w większości tematów, praktyka. Dobra, już jest ładnie wyczesane. Wstępnie trochę sobie wyczeszę też ciałko, żeby też uwolnić trochę już tych włókien błyszczących. No i nawijamy wszystko tak jak klasyczną jeżynkę, czyli zagarniamy do tyłu i nawijamy. Mhm. Czyli pokrywasz teraz całe tutaj, cały tłów muchy. Tak, to trzeba sobie mniej więcej rozplanować, jakiej długości tym braszykiem dysponujemy, żeby... I ten ruch odgarniający jest bardzo ważny, bo inaczej, jeżeli nie odgarniecie tych włókien do tyłu, to one będą sterczeć we wszystkich możliwych kierunkach i to nie jest pożądany efekt. Chcecie mieć ładny, kroplowaty kształt na koniec tej muchy, tak żeby przypominała krewetkę. Mucha w ogóle tak naprawdę jest imitacją, jeszcze o tym nie wspomniałem, garneli naszej tutaj bałtyckiej. Więc tak, żebyście mieli świadomość, co ona imituje. Amber shrimp to nic innego jak imitacja krewetki. Nawet kolorystyką staramy się podpasować właśnie pod taką piaskową, jasną garnelkę, ale możecie wykonać ją w różu pomarańczowy robimy, prawda? Mhm. I teraz zakończamy muchę, czyli kilka nawojów nicią wiodącą wokół tej pętli właśnie zakończonej z kraftfurem. Decydujące cięcie. Odcinamy pętlę. Jest ważne mieć nić mniej więcej w kolorze całej muchy, dlatego że gdybym jakąś taką kontrastową wzięła, to ona gdzieś tu by była widoczna na ciele, no bo ona jest bazą dla tej naszej jeżynki, nie? Tak, więc ona by tutaj przezierała kolorem. Ja na początku kolorem wspomniałem o czarnej, no ale to mówię. Zepsuje efekt. No, musi być zmeczowane, w sensie, z ciałkiem. Mucha i tak powstanie, to żebyście mieli świadomość, że ta mucha będzie łowić, będzie się podobać rybom, was będzie denerwować, że wygląda mniej doskonale, a na ładne... No chyba, że chcecie celowo takie żebrowanie uzyskać, to też nie jest to błąd. Segmentacja tłowia. Pewnie.
Zwykle robi się to durcikami, owijkami, ale to też nic strasznego się nie stanie. Przede wszystkim miejcie luz z wiązaniem much. Fajnie jak muchy są ładne, ale bawcie się tym, próbujcie, eksperymentujcie z szacunkiem do takich podstawowych zasad flytaingu, żeby nie wychodziły potwory znowu. Wszędzie musi być po prostu równowaga. Tak, teraz wszystko trzeba wyczesać ładnie. Jak widzicie, całkiem szorstko można traktować te muchy. To nie jest tak, że się na nie spojrzy i one się rozpadają. Że oczko misiu odpadnie. Tak. I fajny kroplowaty kształt muszki. I to jest... jeszcze tylko zabezpieczenie. A przecież tak. Lakierem czy klejem UV, to już kto co lubi, kto co ma. Wszyscy lakier bardzo, bardzo fajnie działa. Parę kropelek lakieru. Ewentualnie zrobić ze 2-3 węzły końcowe. Wtedy względnie można to odpuścić, ale zawsze lepiej użyć. Zawsze lepiej, bo potem jak to się rozwiąże, to taki mały koniec nitki gdzieś tam potrafi irytująco sobie dyndać. I to jest właśnie gotowa Amber Shrimp. W tym sezonie trzymamy się wzorów krewetkowych, więc w następnym odcinku Morskiej Muchy pokażemy Wam kolejną krewetkę. Tym razem będzie to hit sezonu 2022, duński Hytiven, po angielsku zwany pitchforkiem, czyli widłami. Ma też taką fajną jeżynkę zaczesaną do tyłu, stąd pewnie skojarzenie z widłami. Świetny wzór na morskie trocie w całym Bałtyku, więc zapraszamy i do zobaczenia.